Zatem na tej kolejnej sesji kończącej nasz webinar ja przedstawię Państwu ideę związaną z tworzeniem modeli BIM w Autodesk Revit na podstawie płaskiej dokumentacji. Tutaj cały czas patrząc od strony generalnego wykonawcy. Staramy się jednak ten model przygotować. Prawda? Generalny wykonawca bardzo często ma jednak do dyspozycji płaską dokumentację i właśnie jest to dosyć ważne, żeby nawet w takich sytuacjach nie ograniczać się w procesie budowy do płaskiej dokumentacji, jednak dysponować modelem i starać się go dalej wykorzystać. Taki jest też ten cel. Podczas tej mojej części oczywiście będę chciał Państwu zaprezentować, jakie są i różnice i podobieństwa w tych technologiach. Pokażę pokrótce też różne już takie techniczne aspekty dotyczące działania z formatem DWG, który wykorzystamy w procesie tworzenia modelu BIM. Przedyskutujemy sobie temat ustawień. Na pewno postaram się Państwu podpowiedzieć o różnych takich specyficznych sytuacjach, które miewamy podczas tworzenia modelu właśnie z dokumentacji płaskiej. No i na koniec króciutki case study, czyli przykład właśnie takiego projektu, który zrealizowaliśmy dla naszego klienta Kajima Poland, spółka z o. No właśnie, zacznijmy od tej historii. I y, y, AutoCAD to dosyć stara już aplikacja. Pojawiła się w 1982 roku. Dla mnie to szczególna data, oczywiście, bo wtedy właśnie pojawiłem się na świecie, więc zawsze jakoś się y, uśmiecham w momencie, gdy widzę tą datę. Revit to rok 2000 i wtedy to już mogliśmy swobodnie zacząć przystępować właśnie do zaznajamianie się z technologią BIM. Oba te systemy oczywiście znacząco się różnią, natomiast mają jakieś tam części wspólne. Katowskie systemy to, 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 to wiadomo, jest to standaryzacja i, 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 i takie podejście jakby z przejścia z płaskiej deski kreślarskiej wręcz, do, do, do automatyzacji tworzenia dokumentacji, ale cały czas mówimy najczęściej o płaskiej dokumentacji. Oczywiście bywają projekty, które są realizowane w trywymiarze. Jednak częściej instalacyjne widać z branży instalacyjnej, które są w tym trywymiarowym kadzie rysowane. Natomiast nadal jest to bardziej kreska, powierzchnia, bryła, a tych informacji w takim modelu nie ma. Z kolei Revit to właśnie aplikacja, która bazuje właśnie na technologii BIM, czyli tworzymy model trójwymiarowy, ale jednak wzbogacamy go o mnóstwo parametrów. Patrząc od strony może formatów. Również warto zwrócić uwagę, że, że opracowując model, opracowujemy go w formacie RVT. Często właśnie projekt dostarcza nam dokumentację płaską w formacie DWG. Podobnie w Kadzie mamy też szablon, czyli format DWT. Ja na przykład w, z kolei rozpoczynając projekt w Rewicie korzystam z szablonu RTE. W momencie, gdy tworzę projekt z płaskiej dokumentacji, też staram się jednak przygotować ten szablon, czyli na początek oglądam sobie dokumentację, patrzę jak pewne elementy są narysowane i przygotowuję sobie szereg rodzin ustawień, standardów prawda, w szablonie, po to, żeby później tak naprawdę skupicie tylko na procesie modelowania, a nie na tworzeniu właśnie tych standardów. W cad korzystamy z bloków, tak, czy takich klasycznych, czy dynamicznych. To cały czas jest format DWG. Tutaj w Revitie mamy, jakby to powiedzieć, też takie bloki dynamiczne nazwane rodzinami i realizujemy je, czy tworzymy je w formacie RFA. Chcą stworzyć od zera taką rodzinę, co często jest bardzo wymagane w procesie przekształcenia płaskiej dokumentacji na model 3D. Korzystamy z szablonów do tworzenia rodzin, czyli formatu RFT. Tutaj na tym zrzucie z ekranu widzimy właśnie te dwie aplikacje, czyli kadowską i rewitową. Wbrew pozorom te aplikacje mają sporo podobieństw. Widzimy e, e, na górze AutoCADA, czyli, czyli jest to aplikacja aktualnie, która bazuje na wstążkach, czyli Ribbon, taki klasyczny Microsoftowy interfejs. W Rewicie mamy również to samo, czyli mamy e, panele, mamy karty, w kartach są narzędzia i tak dalej. To wszystko jest bardzo podobne, i, 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 i nawet sposób wywoływania tych poleceń również jest bardzo zbliżony. Mamy bardzo zbliżone okno właściwości, czyli paletę, prawda? Pro, pro, property spallet, pasek szybkiego dostępu. Nawet narzędzia nawigacji są bardzo zbliżone, więc w sumie nie jest to też taka nowa technologia, której nie dałoby się w sumie sprawiać, nauczyć samemu, intuicyjnie tworząc prawda, projekt. Też takim ważnym elementem są na pewno różnice, tworząc model w Rewicie. Taką ważną różnicą jest to, że nie znajdziemy linii poleceń w żaden sposób. Tutaj pracujemy w trybach kontekstowych. Ja wybieram polecenie. Program przechodzi w tryb kontekstowy, widzę narzędzia dostępne na wstążce, które odzorują od, od, jakby taką linię poleceń. Różnica też dotyczy przeglądarki projektu, której w Autokadzie często nie ma. W Autokadzie pracujemy na layoutach, jakby, tak? przełączamy się na te layouty. I to jest jakby takie nieco odzorowanie przeglądarki projektu. Ja, ja w Rewicie mam konkretne widoki, uaktywniam je w przeglądarce projektu prowadzę cały projekt. Nieco inaczej też odbywa się proces projektowania, jeżeli chodzi o warstwy. W Autokadzie mamy warstwy, w Rewicie modelujemy w oparciu o kategorie, które to kategorie są przygotowane systemowo. Twórca softu nam je daje na start. No i przechodzimy teraz do tych sposobów link... pracy z tym formatem DWG. Jak widać, Revit nie tylko pozwala nam na działanie w tym naszym standardowym formacie DWG, a tak naprawdę możemy też korzystać z formatów ogólnych kadowskich, czyli DXF, -y, DGN, -y, SAT, -y, nawet SketchUp. W tych najnowszych wersjach Sketchupy troszeczkę lepiej już zaczęły działać i możemy faktycznie nieco więcej tego modelu wczytać. No, Sketchup to już jest model oczywiście trójwymiarowy. Natomiast tutaj też widać wprost różnice. Ja tworząc model staram się zawsze w większości przypadków wykorzystywać jednak linkowanie. Kada, nie importowanie. To jest, są znaczące różnice. Pamiętajmy o tym, że na koniec, finalnie i tak oddajemy model. Jeżeli Państwo importujecie kada, a ten kad jest elementem tego projektu, on się wtedy gorzej zachowuje. Pomimo tego, że to jest jeden producent, Revit, AutoCAD, tak, to, to jednak no, Revit jakoś nie za bardzo lubi te autokady. Powiem szczerze i zawsze pojawiają się problemy. Więc łatwiej jest zalinkować, później usunąć taki link, prawda, niż pomylić się, zaimportować projekt i, i, i później taki, w cudzysłowach, plik, który jest często bardzo duży, zajmuje dużo pamięci, wolno działa projekt przez niego, jest elementem integralnym projektu. Podłączając dokumentację DWG, proszę zauważyć, warto też ją sobie odpowiednio też przygotować. W Autokadzie bardzo często jest taka sytuacja, że ja na jednym, jakby to powiedzieć, w jednym pliku mam wszystkie rzuty. A ja z kolei jak tworzę model w przestrzeni trójmierowej, wolę te rzuty sobie rozdzielić i każdy rzut wrzucić na konkretną więc... To jest warto zrobić na start. Dodatkowo jeszcze warto poprzygotować sobie współrzędną, żeby te wszystkie podkłady trafiały od razu automatycznie w początek układu współrzędnych. Dodatkowo oczywiście wiadomo, warto zawsze oczyścić podkład. DWG. Nie można tak po prostu często wystartować i podłączyć DWG, nie patrząc w ogóle, co tam jest, w jakich on jest jednostkach narysowanych, prawda? W jakim układzie współrzędnych on jest narysowanych. To są największe problemy, które mamy w pracy z dokumentacją płaską w Rewicie. Dodatkowo jeszcze bardzo często te pliki DWG są grupowane, tam są grupy, bloki, prawda? To wszystko jest tak pomieszane, że... Potłączając taki rysunek, nagle Rewit też potrafi po prostu dziwnie się zachowywać. Nie wyświetla odpowiednio informacji, one są zniekształcone. Oczywiście są dosyć proste techniki, które stosujemy do tego, żeby taki, taki dewuk, który dostajemy od, od zamawiającego, no, przygotować sobie, odfiltrować, wyprudżować, pousuwać, prawda? To przede wszystkim ja na przykład stosuję technikę wybloku, czyli stosuję czy taką technikę, że tworzę z jakiegoś fragmentu rysunku blok, eksportuję go, prawda, za pomocą funkcji w-blok, następnie wczytuję go do czystego projektu, rozbijam, czyszczę, purdżuję i wtedy faktycznie on potrafi się dużo lepiej zachowywać. Właśnie też te bloki, które architekci, projektanci tworzą w technologii kadowskiej, potrafią robić dziwne figle. Ja wielokrotnie mam taką sytuację, że muszę otworzyć rysunek, jednak rozbić ten blok. Inaczej się niestety nie daje mi wczytać podkładu kadowskiego i powiem problem. Tutaj widzimy okienko dialogowe z Rewita, które nam pokazuje ten sposób linkowania Kada. Te opcje, które wyznaczyłem na, na żółto, widać wprost, są dosyć istotne. Przede wszystkim... Czy dany rysunek ma być widoczny w bieżącym widoku? No i staramy się znowu taką sytuację zazwyczaj wykorzystać. Czyli, czyli ja nigdy nie podłączam płaskiej dokumentacji do modelów po to, żeby ona była widoczna w tym modelu w przestrzeni trójwymiarowej. To mi obciąża znowu pracę. Ja tylko na moment tego DWG podłączę. Dodatkowo jeszcze oczywiście istotnym elementem jest jednostka. Staramy się ją od razu ustawić. No i tutaj mamy wielokrotnie do czynienia z problemami. Najczęściej problemy... Polegają na tym, że te pliki DWG nie są tworzone w oryginalnych produktach Autodesk, tylko po prostu w tych tańszych zamiennikach, które oczywiście też spełniają swoją rolę, nie ma tam nic problematycznego tak, w tym, że ktoś mi dostarcza takiego DWG, tylko no, Revit nie potrafi zinterpretować tej jednostki. Okazuje się, że pomimo tego, że ja rysuję takim kadzie, prawda, projekt w milimetrach, to i tak jak podłączam go do Revita, to muszę ustawić na przykład cale albo stopy, żeby ten projekt dobrze się spozycjonował, albo wręcz muszę go odpowiednio wyskalować. Też ciekawą opcją, może i zapomniałem zaznaczyć, to są możliwości wczytania tylko tych wybranych warstw, które mam przekształcić na model przestrzenny. To też jest bardzo cenne, żeby nie obciążać modelu. Ja mogę zachować oryginalny plik, a wczytać tylko te konkretne wybrane warstwy, które yy sprawdziłem wcześniej i, 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 i będę potrzebował. Jeżeli już uda mi się podłączyć dewuga i, i za, zaczynam ten proces, tak, to warto na pewno też zwrócić uwagę na możliwości nadpisań graficznych. Bardzo dobrze podczas konwersji płaskiej dokumentacji na model BIM sprawdza się właśnie jakaś taka narzucenie takiej kolorystyki. Elementy, które rysuje na szaro, nie wiem, jako podrys, ewentualnie nawet w konkretnym kolorze, a później jak na, na, na podstawie tej kreski narysuje ścianę, to, to, to mi się zamienia w konkretny kolor, mocny, ciemny albo nie wiem, czerwony, że już to narysowałem. Już ten fragment opracowałem. I tutaj z poziomu samego Revita jesteśmy w stanie dostać się do każdej warstwy i skutecznie ją tutaj zmodyfikować. Oczywiście znowu diabeł tkwi w szczegółach. Jeżeli ten rysunek jest to model, który bazuje na blokach, no to już z tymi warstwami mogą być niewielkie kłopoty. No i podobnie jak w Kadzie, pracując na XREFach, za każdym razem możemy je sobie tutaj aktualizować. Bywają różne projekty. Ja na koniec pokażę Państwu projekt z firmą Kajima, który był bardzo fajnym doświadczeniem, całkiem sympatycznie i bez żadnych większych problemów udało nam się ten model dla Kajimy przygotować a właśnie to wynikało właśnie z tego, że ta dokumentacja jednak nie zmieniała się. No może tam jakieś tam drobne były zmiany, ale takie nieznaczące. To tutaj ta możliwość takiej zmiany podkładu oczywiście jest również możliwa. Ja też oczywiście, jeżeli do, klient dostarcza mi nową wersję dokumentów, to... Już zaczynam mieć problem. Kurczę, co się zmieniło, prawda? Tu, tu, tu są problemy. Jak teraz sprawdzić, jakie są zmiany w projekcie? Czasem jest tylko informacja ogólna w mailu, o, tu się zmieniła ściana, prawda, czy, czy układ drzwi. A później okazuje się, że ja podłączam sobie taki rysunek do chmury. Przedstawiałem to Państwu na ostatniej sesji i jestem w stanie zweryfikować różnicę w chmurze, wtedy kolorystycznie dużo szybciej dokonuję weryfikacji i zmian. No i nasza firma oczywiście stara się jednak nie tworzyć takich modeli standardowo, bo to tak naprawdę no, większość już firm potrafi w miarę skutecznie realizować. My staramy się w większości przypadków starać się automatyzować proces projektowania modelu BIM na podstawie płaskiej dokumentacji. No tutaj Jarek na... Kolejnej sesji na pewno Państwa tutaj bardzo dobrze nakieruję na ten proces i pokażę różne techniki, natomiast ja z takich swoich praktyk to głównie wykorzystywałem dokumentację płaską, w szczególności jednak instalacyjną. To było najprzyjemniejsze i najłatwiejsze do, do wstawiania. Miałem właśnie taki ciekawy projekt instalacji, widziałem na konkretnych warstwach konkretne elementy. I poprzez Dynamo i poprzez, no tam oczywiście wykorzystaliśmy jakieś dodatkowe pakiety, można było błyskawicznie wyszukać dane elementy z danej warstwy, bo projekt był bardzo dobrze prowadzony i automatycznie na podstawie informacji, którą odczytałem z KADA, wpisać rzędną i, i w rewicie nagle pojawiły się elementy instalacyjne, prawda, w konkretnym na konkretnej rzędnej. Druga taka technika, czyli oprócz samego modelowania, również udawało się nieco przyspieszyć proces zasilania informacji w model. Polegało to na tym, że wskazywałem podkład Kadowski, prawda? on mi wykrywał informacje o, o danym elemencie Da, którego, z którego chciałem odczytać informacje, to były takie, też takie bloki jakby dynamiczne, w których zawierały informacje i byłem w stanie błyskawicznie tę informację wprowadzić do elementu modelu, już który został narysowany we wcześniejszym, wcześniejszej iteracji. No i to również znacząco przyspieszało. Nawet do takiego stopnia, że można byłoby wykryć tę informację automatycznie z zakresu. Czyli mam element, na przykład gniazdo, Obok gniazda jest informacja o typie gniazda czy, czy, i zakładamy na razie taką sytuację, że jest to dosyć blisko tego elementu. Daje zakres, jestem w stanie wykryć ten, ten zakres i, i automatycznie pobrać informację z kada do Rewita. No, oczywiście, jeżeli tego, tego opisu tam nie ma, no to, to część informacji mogło się nie wypełnić. Natomiast to też jest ważny element takiej. Jakby prac. No, nie będę miał czasu na pokazania, pokazanie próbki, natomiast wiadomo, proces tworzenia modelu taką klasyczną techniką to tak naprawdę dobre poznanie aplikacji systemu do modelowania, czy trzeba być dobrym, by to operatorem. Oczywiście mieć tam oczywiście jeszcze jakiś poziom prawda, wiedzy technicznej, żeby móc szybko zinterpretować informację płaską. Natomiast na zakończenie jeszcze dosłownie minutę chciałem przedstawić właśnie przykład współpracy z firmą Kajima. Tutaj Kajima wysłała do nas prośbę o przygotowanie modelu BIM w zakresie architektury, konstrukcji, no i też takiego koncepcyjnego terenu na potrzeby FM-u, czyli już przyszłego zarządzania inwestycją. Oczywiście to był temat bardzo szybki, mieliśmy dosyć krótki temat termin realizacji tego projektu. Model też oczywiście miał być przygotowany też w takim zakresie, żeby też nie był zbyt ciężki i szczegółowy, bo tak naprawdę do FM-u wcale takich dużych szczegółów nie ma. No i później klient oczywiście miał takie wymagania, że on chce to konkretnie w Rewicie. Tak? On nie chce właśnie IFC, nie chce jakichś zastępczych formatów, on chce natywny format ze względu na to, że aplikacja do FM-u bezpośrednio integruje się z Revitem i to jest lepszy workflow niż przez na przykład IFC. Tak? I co istotne w tym naszym całym procesie, to to, że my bardzo dokładnie określimy założenia tego projektu. Czyli tworzymy model w konkretnej wersji Rewita na konkretnie dostarczony przez zamawiającego dokumentacji. Uwzględniliśmy to, że ta dokumentacja w tym procesie, krótkim terminie, nie będzie w ogóle aktualizowana, a elementy modelu będą opracowane w dosyć niskim poziomie szczegółowości, ale mam nadzieję, że klient też dostrzegł to, że my wcale tak nie szliśmy w takie minimum, staraliśmy się jednak oddać jednak ten budynek tak, jak on wygląda w dokumentacji płaskiej, czyli jak model miał drzwi stalowe, no to jednak widać, że to są drzwi stalowe, a nie po prostu ogólne drzwi, tak? pomimo tego, że można było faktycznie wstawić elementy dosyć uproszczone. Tutaj też wprost podaliśmy informację, jeżeli dany producent nie posiada danej rodziny, prawda? były takie zakresy, żeby te producenckie rodziny zamodelować, to będziemy je w bardziej uproszczony sposób tworzyć. Oczywiście no, my, mając tak duże doświadczenie w tym procesie, błyskawicznie udaje nam się stworzyć taką rodzinę i to dosyć szczegółowo modelowano. I dalsze wymagania dotyczyły poziomu szczegółowości, czyli to, co mówił Kuba. Bez tego my bardzo często nie startujemy z projektem. Jak można przystąpić do procesu tworzenia modelu bez właśnie tego, żeby klient doskonale wiedział, jak my stworzymy ten model, co w nim będzie zawarte, czego nie zamodelujemy, prawda? I to były takie ogólne poziomy szczegółowości, które sobie uwzględniliśmy. Później mieliśmy dokumenty, które dotyczyły dokładnie bardzo szczegółowych, branżowych rozwiązań. I to wszystko bez problemu było do zaakceptowania przez naszego inwestora, czyli Kajimę w tym wypadku. Też również określmy odpowiedni poziom szczegółowości informacji o modelu i to ułatwiło nam współpracę. To pozwoliło nam po prostu nie mieć żadnego opóźnienia, jeżeli chodzi o realizację tego projektu. Mogliśmy błyskawicznie go opracowywać i, i każdy wiedział, i tak, my, i klient wiedział, czego będzie, co, co otrzyma na koniec. No i parę sobie rzutów z ekranu z tej naszej realizacji. Ja tutaj nie mogę za bardzo pokazać tego modelu, nawet nie mam czasu, natomiast chcę pokazać, że to był bardziej taki projekt przemysłowy i ten poziom szczegółowości tu na takim wybranym detalu, żeby Państwo sobie zobaczyć, że, że i była ta architektura, i to dosyć dokładnie zamodelowana, i drzwi, i bramy, podwaliny, prawda? I konstrukcja. W pełni tutaj akurat technologia prefabrykacji została głównie stosowana i też świetnie moim zdaniem to te elementy będą mogły być później już wykorzystywane w procesie zarządzania. To tyle z mojej strony. Ja dziękuję za uwagę. Przepraszam troszkę za opóźnienie, ale mam nadzieję, że Jarek teraz przejmie głos i wyrobi się w czasie ze swoją częścią.